Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Akademia Rozrywki. Szpitalne biesterle śnieży się i iskrzy. Lizolówni dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, wy chcecie się mnie pozbyć. Ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową. W kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Wiedzą, że nie tylko przyjdzie pani doktor. Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parafan. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć. I po co ci to było? Maciej Zębaty, Szpitalna biel. Ale jakiś taki spokój z tej piosenki. Jak w szpitalu, przecież się nic nie dzieje po porannym obchodzie. Człowiek sobie leży, medytuje, czyta gazetki. Och, to może być odpoczynek taki naprawdę długi. No chyba, że ktoś spadł z czwartego piętra i zahaczył po drodze o parapet i właśnie go wszystko boli, no. Mm-hmm. Ale farmakologia, jak też słyszymy w tej niezrównanej piosence, czynić może cuda po prostu. No po to się idzie do szpitala. Podobno narkomani próbują za wszelką cenę dostać się do szpitala, żeby dostać pompę z różnych uśmierzających środków. A tutaj ta piosenka tak naprawdę jest o pozbywaniu się nielubianego członka rodziny. Tak, rzeczywiście, ale spośród różnych środków, którymi można to zrobić, ten jest taki w miarę łagodny, muszę przyznać. No komuniści do psychiatryka wsadzali swoich oponentów. I to był duży krok naprzód po wsadzaniu na przykład, no różne reżimy po wsadzaniu do obozów, tak. No, cóż, bardzo wielu oponentów z tego psychiatryka potem wracało. Już nie byli tacy sami. W szpitalu jeszcze być fajne może, są. Pielęgniarki są fajne w szpitalu. A temat medyczny jest stąd, że chcieliśmy uhonorować lekarzy, co nam się raczej nie udało, ale jak intencje zwykle mieliśmy naprawdę dobre. Miło się rozmawiało o intencjach, niestety czas nas goni. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Michał Migała. Bardzo dziękuję i tak się będę tymi intencjami tłumaczył w szpitalu albo przychodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.